Szokujące los Polski zależy od decyzji. Decyzja, która zapadnie w przeciągu 48 godzin. Dzisiaj, na temat wstrząsającej wizji przepowiednia Jasnowidza można powiedzieć, że 48 godzin, które zadecyduje o przyszłości Polaków, tak co czeka tutaj Polskę. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz. To zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Klik także w cywon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. wejdzie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zaległcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiednia stanowidza Jackowskiego, można powiedzieć, 48 godzin, od których będzie decydował, tutaj, czy które zadecydują o przyszłości. Polaków, o losie praktycznie tej Polski. Jasnowicz Jackowski robił taką wizję przepowiednią dotyczącą właśnie Polski, tego co nas czeka, i powiedział w ten sposób, że Polska, a dokładnie rzecz ujmując, władze Polski będą czekać na jakąś ważną decyzję, która ma zapaść w przeciągu 48 godzin. Prawdopodobnie będzie to decyzja z zewnątrz Polski, która będzie mieć wpływ na nas tutaj w Polsce, tak. No, można się domyśleć, tak, że tu chodzi pewnie o kwestię międzynarodową, kwestię na przykład zaangażowania polskiego wojska w obronie Ukrainy, tak, czy kwestię po prostu militarną bezpieczeństwa, co będzie mieć wpływ, tak, tutaj na przyszłość właśnie Polski, bezpieczeństwa państwa polskiego. No, mi się od razu przypomina sytuację, jak były te dwie rakiety, tak, które spadły w przewodowie, e, które praktycznie tam zabiły tych dwóch bogoducha winnych rolników, e, tak, e, no potem, bo to stwierdzono, że to były rakiety ukraińskie, w każdym razie e, tutaj była sytuacja tego typu, że tam od razu była narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, jak dalej po prostu postępować, tak, no wiadomo, Polska jest w NATO, nie może też za bardzo wyjść przed szereg, Polska decy czekała też po prostu na, inf na informacje, decyzje, jakie zapadły poza Polską, tak, były Konsultacje tutaj z NATO, Stanami Zjednoczonymi, i tak dalej. No i później po prostu było przedstawione stanowisko polskiego rządu, więc tutaj może być podobna sytuacja. Nie mówię, że to będzie mieć znowu miejsce w przewodowie, ale być może jakaś nowa podobna sytuacja, gdzie polski rząd będzie tak tutaj właśnie czekał na decyzję, która dziś zapadnie z zewnątrz, tak. Która po prostu po konsultacjach tutaj właśnie z zewnątrz, tak. No nie mówię, że tutaj rząd wtedy nie jest, nie decyduje sam sobie, tak, że nie jest suwerenny, tylko wiadomo, że będąc w takiej strukturze jak struktura NATO, nie tak, trzeba się liczyć po prostu z innymi państwami sojusznikami i to, że dwie rakiety po prostu spadną, tak, no to od razu Polska nie może przecież wy, wy, wy po prostu, tak, wypowiedzieć wojny Rosji w, taki, w, te, w takim przypadku, zresztą potem i tak trwało śledztwo, czy te rakiety były rosyjskie, czy inne, no to już jest inna sprawa. Czyli tutaj mówi właśnie Jasnowic Jackowski, tak, że Polska czekanie na ważną decyzję, która ma zapaść w przeciągu 48 godzin, że za Trumpa szybko wojna na Ukrainie się nie zakończy tak że ta, ta decyzja wcale po prostu nie będzie mieć miejsca tak szybko, tak to Trump deklarował, że tam w przeciągu 24 godzin, jak on zostanie wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to zakończy tutaj konflikt Rosja kontra Ukraina, tak no jeszcze to się nie zrealizowało, bo Trump wygrał wybory, jest prezydentem elektem, ale nie został jeszcze zaprzeczeniony Żony, tak? Dalej to Joe Biden jest po prostu prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc zobaczymy też po prostu, co takiego będzie tutaj robił Trump, no, za przysiężenie będzie mieć miejsce w styczniu i jakie kroki poczyni właśnie w styczniu, tak, jeśli chodzi o tutaj tą wojnę Rosja kontra Ukraina, czy rzeczywiście tego doprowadzi Trump, o czym mówił. Natomiast jasno jest też mówił w ten sposób, tak, że będzie jakaś ważna decyzja, czy państwa europejskie bez Polski to będzie Wielka Brytania, Francja i tego trzeciego państwa, tutaj Jackowski nie widział. Że podejmą jakąś ważną decyzję, jeśli chodzi o decyzję, po prostu dla tych państw. Że praktycznie Stany Zjednoczone dadzą z, z, zgodę, żeby te państwa właśnie decydowały, żeby te państwa e, po prostu tak, Stany Zjednoczone dadzą zielone światło na decyzję poszczególnych tych państw. I teraz tak, dwa państwa europejskie zgodzą się na przekazanie broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy. E, tak, czyli to może być kwestia zaangażowania się polskiego wojska w obronę Ukrainy, ale to też może być sytuacja taka, że dwa państwa właśnie europejskie. Czyli ta Wielka Brytania i Francja e, zgodzą się na przekazanie broni dalekiego zasięgu dla Ukrainy. Być może Polska miałaby przekazać jakąś inną broń e, dla właśnie Ukrainy. Mm, tylko ktoś powie. No tak, no ale przecież no to co? A jakby po prostu te państwa teraz nie przekazują sprzętu wojskowego, no przekazują ten sprzęt wojskowy. Tylko tutaj jest trochę inna sytuacja, trochę inny charakter, bo broń dalekiego zasięgu to broń, którą może po prostu Ukraina i pewnie by wykorzystała w wojnie z Rosją na terenie Rosji, tak? I wtedy Rosja po prostu użyłaby takiego argumentu: O nie, oni użyli broni należącej do po prostu państwa będącego w NATO. Ta broń zaatakowała na przykład miasta na terenie Rosji, tym samym NATO wypowiedziało wojnę tutaj Rosji, tak? No to Rosja wtedy walczy z całym NATO, tak? Albo na przykład, nie wiem, po prostu spadnie rakieta tutaj brytyjska czy francuska, i oni powiedzą, jak rakieta francuska czy brytyjska spadła na teren właśnie Rosji, że Ukraina takiej po prostu broni użyła. No to po prostu, oczywiście, mówię, jaką narrację przedstawi tutaj, tak, no to jest kłamliwa narracja ze strony rosyjskiej, ale oni to wykorzystują propagandowo do tego, żeby po prostu móc wytoczyć na przykład wojnę tym państwom, albo jako mieć po prostu pretekst, Później do atakowania, tak? I tak samo może być, na przykład, jeżeli Polska przekaże jakąś broń dalekiego zasięgu, tak? No to Rosja powie, no nie, to jak po prostu Polska przekazała jakąś broń, na przykład dalekiego zasięgu tutaj Ukrainy, która została użyta na terenie Rosji, na terenie Rosji, a nie dla obrony Ukrainy przed atakiem Rosji, no to wtedy po prostu Rosja powie nie, to Polska w ten sposób powiedziała wojnę Rosji, tak? Oni oczywiście użyją takiego argumentu, tak? Więc tutaj tak miałaby być sytuacja. Trzy państwa europejskie, ale bez Polski tutaj miałaby być decyzja i zapaść jakaś ważna decyzja. To będzie Wielka Brytania, Francja i tego czego trzeciego państwa nie widział w tej wizji przepowiedni Janowic Jackowski, więc nie wiemy, o jakie państwo tu by chodziło. Być może chodziłoby tutaj o Niemcy, a to już moja jest taka interpretacja. I kolejna sprawa: Stany Zjednoczone dadzą zgodę, żeby te państwa decydowały. No tak, Stany Zjednoczone są cwane praktycznie, bo one dadzą zgodę, zielone światło, ale potem umyją ręce, tak? to będą rozmowy zakulisowe, potajemne, tak, no bo Stany Zjednoczone tego nie będą firmować, tylko te państwa będą firmować to jakby swoimi państwami, tak, czyli Francja Francja, Wielka Brytania Wielką Brytanią i załóżmy Niemcy Niemcami, tak, a Stany Zjednoczone potem powiedzą my nic o tym nie wiemy, tak, po prostu my się na nic nie zgadzaliśmy, nic po prostu tutaj o tym nie widzieliśmy, tak, więc potem po mogą udać głupiego, że oni o, o niczym nie wiedzą, oni powiedzą, no te państwa są suwerenne, sami mogą decydować o tym, komu przekazują. Po prostu broń w jakim charakterze, tak? Eee, Jakiej ilości, jeśli chodzi na przykład o Ukrainę. My na to mieliśmy wpływu, tak? że Stany Zjednoczone powiedzą w ten sposób, tak sobie myślę, tak interpretując tą przepowiednię, tak? Że tę broń Francja czy Wielka Brytania przekazała suwerennie jako decyzja tego państwa, a nie w ramach NATO. Więc Stany Zjednoczone nie mają nic do tego do gadania, i tutaj Stany Zjednoczone nie, po, nie, nie, nie ponoszą odpowiedzialności jako decyzja praktycznie za całe NATO, tak? Bo będzie wtedy na przykład Rosja powie, no a czemu Amerykanie, czemu Trump zgodziliście się praktycznie na to, żeby Francja przekazała, czy Wielka Brytania. Ukrainie broń daleko, dalekiego zasięgu, która na przykład niszczy obiekty czy miasta znajdujące się, czy bazy wojskowe znajdujące się na terenie Rosji, tak? A wtedy Trump powie: Nie, te państwa, Francja, Wielka Brytania sama, po prostu oni podjęli sami taką decyzję, samodzielnie, bez uzgadnienia z nami. To nie jest decyzja w ramach NATO, my w to nie możemy ingerować, a to, ile oni przekazują broni, to my na to już nie mamy wpływu, tak? Więc tak może wyglądać ta sytuacja. Yy, także tak brzmi ta wizja przepowiednia jasnowidza Jackowskiego napiszcie w komentarzach co wy na ten temat sądzicie co na ten temat myślicie to wszystko, dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć